Czekaj. Chciałem powiedzieć, ja jestem rok, ale tego nie powiem. Kurde, pogoda jest do chrzanu, no, niby wiosna. Znacie to powiedzenie? Im dalej w las, tym więcej betonu? Na pewno nie znacie, bo właśnie je wymyśliłem. Ale chyba trafne, bo odnosi się do wiosny troszkę. Im dłużej wiosna trwa, tym jest kurna zimniej. No trudno. Okej, co dzisiaj ciekawego? Po pierwsze tak, strasznie mnie... znaczy strasznie to może nie, ale od czasu do czasu ostatnio pojawiają się takie wypowiedzi. Kurde, rok, już żadnych swoich przemyśleń nie dajesz? Nie daję, bo mi się trochę wyczerpały, ale coś wam podrzucę tak na szybko. Ostatnio gadałem z babką, która jest... z doktorem. Ona... babka, która jest doktorem. Pani doktor wykłada psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Powiedziała mi bardzo ciekawą rzecz. To jest wynik badania jednego, tam powiedzmy jakiegoś innego badacza, którego nazwiska nie pamiętam, przepraszam. Który powiedział tak, że gracz, który zabija drugiego gracza w PvP, nie jest tak naprawdę na maksa negatywny, bo tu chodzi o coś głębszego. Tu chodzi o to, żeby wzbudzić po drugiej stronie kabla jakieś emocje. Że trzeba do jakiegoś stopnia skrzywdzić drugą osobę, żeby poczuć, że po drugiej stronie faktycznie siedzi człowiek. Że to nie jest jakiś elektroniczny byt. Bo tak czasami jest, że w komunikacji między sobą, w internecie, przestajemy traktować się jak ludzi, a zaczynamy się traktować jako piksele, jako kilka liter, kilka zdań, często bardzo niemiłych. Jakby te kontakty internetowe są takie trochę oziębłe. Zatem ktoś, kto morduje drugiego gracza w PvP, liczy na to, że w drugą stronę dostanie trochę emocji. Negatywnych, wkurzonych, wściekłych, ale będzie wiedział, że tak, po drugiej stronie jest ktoś wkurzony, ale to jest kurna człowiek. I tak sobie myślę, że to ma też zastosowanie w trollingu. W takim klasycznym trollingu, z którym spotykamy się na YouTubie i też z hejtem, trochę z którym też spotykamy się na YouTubie i w wielu różnych miejscach, że te osoby tak naprawdę chcą poczuć, że po drugiej stronie kabla, po drugiej stronie internetu siedzi prawdziwy człowiek, a nie jakiś, ja wiem, anonimowy elektroniczny byt. To tak, do rozważań. A teraz co dzisiaj na kanale? Same ciekawostki, jak zwykle. Rano był Medal of Honor. Honor. To już pewnie mieliście okazję obejrzeć, tak czy siak. Oh yeah! Tak, ja was znam, ludzie! Dzisiaj wieczorkiem, co ja planowałem na dzisiejszy wieczór? Ja cię kręcę, wyleciało mi z głowy. Ale po kolei, na ZRG, czyli Zjednoczonych Republikach Grania, będzie Battlefield 3. To jest doskonałe miejsce, żeby trochę poczekać na przeciwników. Bo ja jestem odrobinę wisz wyżej, nikt mnie nie zobaczy. Tak od razu. Myślę, że całkiem przyjemna rozgrywka. I co ja na wieczór planuję? A na wieczór coś specjalnego! Battlefield 2142! A to jest podręczne działko! Fantastyczna gra. Znowu rymuje. Ale to nie szkodzi. No i cóż, to by było na tyle tak na szybko w sobotę, bo pogoda do chrzanu i nie chce mi się gadać wesołych rzeczy. Zatem pozdrawiam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok. A to był mój vlog. I jeszcze jedna sprawa. Dajcie mi znać, o co chodzi kurde z panią Kasią i lekkostronniczymi. Ja zaczynam podejrzewać, że oni chcą panią Kasię zwolnić. Jeżeli chcą ją zwolnić, to ja jej dam zatrudnienie. A jak? Trzymajcie się. Pa, pa.